Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to lud. Ciekawą mamy sytuację w dzisiejszej Ewangelii. Jezus w Kafarnaum jest pytany o to, czy jakimś znakiem się wykaże. Może pamiętacie, że takie samo pytanie zadawane mu było w Jerozolimie. Czym się różnią te dwa pytania? W Jerozolimie zadawane to pytanie miał przez faryzeuszów i uczonych w piśmie. I tam Jezus chyba nawet nie próbował im wytłumaczyć, jakim znakiem się wykaże, po prostu nie podjął, mówiąc wprost, rękawic. Natomiast w Kafarnaum został, to 100 kilometrów dalej, został zapytany przez zwyczajnych ludzi o znak. I tutaj Jezus bardzo precyzyjnie wytłumaczył tym zwykłym ludziom, prostym, nieuczonym z jego rodzinnych stron, wytłumaczył, na czym tak naprawdę polega ów znak. Na tym, że nie będziemy ani pragnąć, ani łaknąć. Dlatego dla nas przychodzi dzisiaj ta odpowiedź, że jeżeli czytamy Słowo Boże, modlimy się Słowem Bożym, to duchowo nie będziemy ani głodni, ani spragnieni. Będziemy nasyceni. Niech nas błogosławi, szczerze napełnia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.